Witajcie moi drodzy, zapraszam Was na kolejny vlog. Dzisiaj mamy sobotę, 24 listopada i jest to ostatni weekend nasz wspólny, Tomasza i mój, tylko we dwoje, dlatego że już wiemy, znamy datę cesarki, wiemy kiedy urodzi się nasza córka, także no teraz rozkoszujemy się takimi ostatnimi dniami tylko we dwoje. Dzisiaj pozwoliłam sobie pospać dosyć długo, do 11, dlatego że jakoś nie mogę spać ostatnio w nocy. Zasypiam o 2, o 3, podczas gdy Tomasz już słodko pochrapuje od kilku godzin obok, także no nie wiem, jakoś tak nie mogę spać. Myślę, że za dużo myśli po prostu krąży po mojej głowie. Także tak, dzisiaj pozwoliłam sobie pospać trochę dłużej, dlatego też jest dosyć późno teraz, ale no wybieramy się na lunch w jakieś nowe miejsce. Tomasz znalazł jakieś miejsce z dobrymi kanapkami, także jedziemy na kanapkę, a później do kina. Na jaki film? O tym już powiem Wam wkrótce. Wróciliśmy już do domu. Muszę przyznać, że kanapka była bardzo dobra, aczkolwiek dosyć spora, także ja swoje nie zjadłam całej, tylko połowę i połowa wróciła z nami do domu. To może później Tomasz skończy. Natomiast, no tak jak mówię, kanapka była bardzo dobra. To była po prostu taka bułka ze stekiem, z serem i chyba z jakimś sosem czy cebulką. No, a teraz już zbieramy się do kina. Film, na który się wybieramy, to Instant Family, czyli Rodzina od zaraz, ale już widzę, że w Polsce dostępny będzie w kinach dopiero od 15 marca, także no dosyć długo będziecie musieli czekać, muszę przyznać, no ale nic, my idziemy dzisiaj i dam znać, czy warto. W H&M zamówiłam jeszcze 2 sweterki dla małej. Mówiłam Wam, że nie mam nic w rozmiarze 62, także zamówiłam jeden taki, była promocja, 30% taniej, także super. Do tego zamówiłam drugi, taki szary, na rozmiar 68, czyli troszkę większy, bardzo taki klasyczny. I oprócz tego zamówiłam jeszcze dwupak, 2 takie bluzeczki, bo bardzo mi się spodobały i jakby była to u nas nowość, także podejrzewam, że u Was też jeszcze są. Taki zwykły t-shirt z falbanką, również na rozmiar chyba 68, bardzo milutkie w dotyku są, naprawdę super milutkie. I druga do kompletu, bo tak jak mówiłam, był to dwupak, wygląda tak. Bardzo fajne moim zdaniem, bardzo mi się podobają. Ta sukienka z H&M prezentuje się tak. Jak widzicie, jest to taki bardzo zwiewny materiał, taki półprzeźroczysty, ale ona pod spodem ma właśnie taką halkę. Jest to sukienka maxi, jest ona dosyć długa. Pokażę Wam, jak wygląda na modelce, ponieważ no, na wieszaku nie oddaje ona tego, jak tak naprawdę wygląda, a jest bardzo ładna, bardzo mnie zachwyciła. Taki bardzo właśnie jesienny, fajny wzór. Wprawdzie zmieszczę się w nią teraz, ale czekam, wiadomo, będę nosić ją po porodzie dopiero. Nie była droga, wydaje mi się, że $50, natomiast ja ją kupiłam 30% taniej, bo akurat była promocja. Także za taką kwotę uważam, że warto. Rękaw jest fajny, właśnie ma takie gumeczki, obniżona talia, guziki, także można karmić. Bardzo mi się podoba. Idziemy teraz do Targetu, ale tylko po to, żeby tak naprawdę odebrać zamówienie, ponieważ fajne jest to, że mogę właśnie złożyć sobie zamówienie przez internet i mniej więcej w ciągu 2 godzin ono jest do odebrania, że nie muszę chodzić po całym sklepie, tylko po prostu pracownik sklepu gromadzi to wszystko dla mnie, to jest już zapłacone, a ja później tylko odbieram. Także to jest fajna opcja, kiedy nie chce mi się czekać, wiadomo, na przesyłkę, kiedy potrzebuję czegoś od zaraz, ale no nie muszę chodzić po całym sklepie. I już zakupy odebrane, teraz tylko spożywcze. Zakupy zrobione, ktoś je teraz musi rozpakować, także zabieram się za to, a z Wami widzę się jutro. Dzień dobry, w niedzielę. Chciałam się tylko szybko z Wami przywitać, dlatego że jedziemy już po choinkę. Dosyć wcześnie, ale tak założyłam w Stanach jest, że zazwyczaj w ten weekend po święcie dziękczynienia albo w ten kolejny ludzie już jadą po choinki. A to też za sprawą tego, że po prostu później, zwłaszcza na takich osiedlach, na których my mieszkamy, wystawiane są kontenery właśnie specjalnie na choinki,
No a im później tą choinkę kupimy, tym mniej się nią będziemy cieszyć, dlatego że takie kontenery są najczęściej wystawiane zaraz po Nowym Roku chyba. W przyszły weekend my nie damy rady pojechać, ponieważ będziemy wtedy jeszcze w szpitalu, natomiast pojedziemy sobie dzisiaj. Także mam nadzieję, że znajdziemy jakąś ładną choinkę. Później jeszcze będzie trzeba ją ubrać, bo tak jak mówię, no chcę, żeby wszystko było gotowe tak na świątecznie już teraz, ponieważ później nie wiem, jak się będę czuła, też jak to wszystko będzie wyglądało z małą, dlatego też no, zajmujemy się takimi rzeczami już teraz. I jeszcze zapomniałam Wam wczoraj powiedzieć odnośnie filmu. Bardzo fajny film, polecam. Także jak już będzie w Polsce w kinach, to koniecznie zobaczcie. To jest taki film komediowy z elementami dramatu. Wiadomo, że ja wciąż to teraz... No hormony mi trochę buzują i łatwo się wzruszam, bardzo łatwo. Natomiast no, w pewnych momentach tego filmu musiałam się hamować ostro. Ale był bardzo przyjemny, także naprawdę polecam. Zobaczcie, co wczoraj kupiliśmy. Byliśmy w ruskim sklepie. Kupiłam sobie Prince Polo. Ja to po prostu ostatnio tak jem słodycze, że to się w głowie nie mieści. Po prostu ostatnie parę miesięcy, a na pewno ostatnie dwa miesiące, to tak mi się chce słodkiego, ale już sobie powiedziałam, że po porodzie koniec z tym. Do końca ciąży jeszcze sobie pozwalam, ale później to już koniec. Choinka stoi, bardzo ładnie się prezentuje, jest bardzo gęsta, dlatego też czekam. Myślę, że dopiero wieczorem ją będziemy ubierać. No chcę, żeby te gałęzie trochę tak opadły, bo nie mam szczerze mówiąc nawet miejsca, żeby cokolwiek na niej wieszać, jest tak gęsta. Ale tak, no, już jest także super. Jeszcze musimy z Tomaszem skończyć drożdżówki, dlatego że robiliśmy ostatnio drożdżówki z serem na święto dziękczynienia, ale zostało nam farszu, więc chcemy sobie dorobić jeszcze więcej i po prostu zamrozić. I bardzo Was przepraszam, ponieważ ja wiem, że obiecywałam, nagram taki filmik właśnie z tym, jak robimy takie drożdżówki. Natomiast jestem już w trakcie, przypomniałam sobie, jak już miałam wszystko, wiadomo, ciasto się mieszało, więc... Nagram Wam następnym razem, a tak jak mówię, dzisiaj musimy skończyć tylko to, co nam zostało, jakaś resztka, nie wiem ile tych bułek wyjdzie, myślę, że tylko 10, ale sobie zamrozimy, jeszcze nigdy ich nie mroziłam, więc w sumie nie wiem, jak to będzie smakowało później, mam nadzieję, że będą dobre. Jeszcze muszę sobie zrobić paznokcie, dlatego że dawałam im ostatnio odpocząć, ale ja bardzo źle się czuję właśnie z takimi nagimi paznokciami. Już konsultowałam się właśnie z moją panią doktor, ona z kolei z anestezjologiem, dlatego że ja wiem, że w Polsce do porodu przynajmniej jeden paznokieć trzeba mieć jakby zdjęty. Ona była bardzo zaskoczona, kiedy właśnie jej o tym mówiłam. Powiedziała, że nie sądzi, by był to problem, ale że zapyta właśnie anestezjologa. Przyszła do mnie odpowiedź, wysłała mi wiadomość, że nie ma żadnego problemu, że mogę mieć zrobione paznokcie, byleby to nie był jakiś kolor taki niebieski albo fioletowy, który sugerowałby, że jestem martwa. Natomiast powiedziała, że nawet gdyby odczyt był w jakiś sposób zaburzony, to wtedy zakładają jakąś probówkę, cokolwiek na ucho. Ale powiedziała, że tak, że nie ma to problemu, a moje paznokcie po prostu, kiedy nie są zrobione, kiedy nie mam szelaka, to one są tak cienkie i w tym momencie ja sama się drapię, normalnie jestem cała podrapana ostatnio, dlatego nie chciałabym też zrobić krzywdy dziecku i stwierdziłam, że po prostu zrobię sobie paznokcie, będę miała ładne i będę miała święty spokój. W TJ Maxie udało mi się kupić wczoraj taką spódniczkę, czy dywanik pod choinkę, właśnie to tak będzie przykrywało stojak i będzie moim zdaniem bardziej elegancko wyglądało, na tym sobie poukładamy później pewnie jakieś prezenty. Nie było zbyt dużego wyboru, więc mam taką czerwoną w złote gwiazdki, ale dokupiłam coś jeszcze i myślę, że będzie bardzo fajnie wyglądało. A dokupiłam po prostu cukierki. Ja lubię wieszać właśnie te kuleczki z Lindta na choince, ponieważ one tak jakoś elegancko wyglądają, mają fajny kształt. Po prostu podoba mi się to. I właśnie kupiłam w czerwonych opakowaniach i w złotych. Dlatego myślę, że fajnie się to będzie prezentowało właśnie z dywanikiem. Będzie to tworzyło jakąś całość. I ostatnia rzecz, jaką kupiłam, to taki pojemnik właśnie na chusteczki higieniczne. Ponieważ no ja mam w jednej łazience już taki, brakowało mi do drugiej. Natomiast to tak elegancko wygląda właśnie, kiedy no chusteczki zamiast w kartonowym opakowaniu są w czymś takim. Także to jest taka po prostu osłonka na chusteczki. Także jeżeli Wam się podoba, to możecie w Waszych TJ Maxach poszukać. To po prostu bardziej elegancko wygląda w łazience, czy gdziekolwiek tam macie chusteczki. Dobrze, ja zabieram się za paznokcie. Z Wami się już żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. A wydaje mi się, że będzie to już vlog z porodu.